Dress to Impress to jest creepy gra. Zobaczcie, z jednej strony gierka jak gierka. No wiadomo, podobna do Fashion Famous, taka spoko, przyjemna, można się poprzebierać na różne tematy, tutaj jak na górze jest wspomniane o zielonym, więc możemy się po prostu bawić w pokaz mody i jest wszystko w porządku. Czasem gdzieś są jakieś zagadki, więc fajne smaczki. Jakieś nowe dodatki, specjalne kody, żeby odblokować jakieś różne rzeczy. Rzeczy, wszystko fajnie. Ale z drugiej strony ta gra jest straszna, bo przecież jest tutaj historia podwanej lany. No i właśnie zobaczcie tu, na przykład rozlane te lakiery różne. Są tutaj w ogóle jakieś kroki odbite. Tutaj nagle jest już jakaś inna dziewczyna, której wcześniej przecież nie było. Dziwne, bo przecież tutaj był ten doppelganger. Więc słuchajcie, strasznie dziwne rzeczy. Oczywiście są w tej całej grze co jakiś czas różne. Tutaj na przykład ostatnio wam pokazywałam się wchodzi, a tu lana jest uwięziona. Na początku ona stała i bardzo płakała. Teraz słuchajcie, chyba jest zmęczona i właśnie w ten sposób tak siedzi. Tak samo zagadką przecież jest to, że tam jest zabudowane deskami, o czym też Wam ostatnio mówiłam w ostatnim filmie z Dress to Impress. Tam wcześniej się wchodziło i był straszny zegar. Więc dobrze wiecie, że część tej gry. Może można zaliczyć do takiej przyjemnej gierki, bardzo, bardzo fajnej dla każdego, a kolejna część to już jest bardziej ta taka straszniejsza, naprawdę creepy. Dlatego postanowiłam, że w dzisiejszym filmie ubiorę się właśnie w stylu tej gry, czyli zagramy dzisiaj dwie rundki i pierwsza, moja runda to będzie ubranie się jakby za taką dobrą postać, a dobra postać kojarzy mi się na przykład z aniołem, więc w takich też kolorach będę musiała się ubrać. Druga będzie to przeciwieństwo. Jeśli chodzi o anioła, to muszę mieć taką jaśniejszą karnację, tak sobie myślę. Więc zostajemy sobie przy tym. I teraz trzeba ubrać taki strój. No, więc teraz tak, zastanawiam się, jak to zrobić. Będą wydaje mi się tutaj jakieś błękity i w ogóle e, białe też kolory, tylko właśnie, ej, zobaczcie, no przecież idealnie, co nie, jak najbardziej to pasuje. Teraz tak, potrzebna jest mi jakaś spódniczka, tylko gdzie, którą by tu wziąć? Może taką, czy jednak ona jest tłumacz? Nie wiem, ale zazwyczaj słuchajcie, tą sobie ubieram, dlatego nie chciałabym dzisiaj powtarzać, dlatego chyba sobie zostawię tę. Ale musimy ją pokolorować i wydaje mi się, że ubiorę właśnie tutaj taki błękit, tym razem słuchajcie. O, taki jest ładny. No i jeszcze ten tutaj. Taki wisiorek mi się podoba. No dobra, spoko. Tylko wydaje mi się, że w tej wersji, no powinno być tak działo bardziej e, przysłonięte. Włosy są bardzo ładne, kolor idealny, ale zajrzyjmy jeszcze może do fryzjera, zobaczymy tutaj coś innego, czy jest ciekawszego. Ej, może, ej właśnie, a może coś takiego? Wypróbujmy to. Teraz tak, pierwszy kolor. Um, to jest ten, czyli ja potrzebuję blond a? ogólny. Siwawy, nawet, o coś w tym stylu. Teraz tak, drugi kolor, dobra, um, drugi kolor jest, słuchajcie, błękitny. A ten trzeci? O, będzie właśnie coś takiego. Dobra, tylko ten może spokojniejszy. Ej, no może być kit, co? Taki biało-niebieski strój, właśnie. Całkiem coś innego. Tylko, że trzeba pamiętać, że trzeba usunąć sobie te włosy. No dobra, chyba będzie ok. Czegoś takiego się nikt nie spodziewa. Jak jesteśmy tutaj, to od razu ubierzmy sobie inny make-up. To znaczy pomalujmy się. No i on też musi być taki delikatny. No to mi się mega, mega mocno podoba, naprawdę. W ogóle najbardziej chyba mi się ten make-up tutaj podoba. No, okej, okay. to jest. A ten jakiś taki jaśniejszy, dobra, ale sprawdźmy jeszcze. Tu są mega już takie mocniejsze, bym powiedziała, dlatego wydaje mi się, że powrócimy do jakiegoś niższego. Nie, to już nie może być taki kolor. Nie, 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 te oczy w ogóle mi nie pasują, słuchajcie, do anioła. Oczko do anioła, no też tak nie za bardzo, więc o oh my god, nic mi się tu w sumie aż tak idealnie nie podoba. Mówię wam, to dobra. Zostawmy to. Trudno, niech będzie taki make-up. No dobrze, idziemy. Nie możemy zapomnieć o szpilkach, no i o bluzce. No ale ja tego nie ubrałam jeszcze, bo się po prostu zastanawiam tak długo, dlatego to tak wygląda. Ale na razie zastanawiam się nad bluzką. Może kiedyś się zdecyduję. O, to jest piękne. Dobra, mamy to. To będzie git. Idziemy dalej. Tutaj weźmiemy sobie jakieś buty i wydaje mi się, żebyśmy może ubrali te. Jak myślicie? Tylko, że weźmy sobie je. O, nawet taki kolor będzie git. No i na sam koniec została nam, słuchajcie, bluzka. I tak się zastanawiam, którą by sobie wziąć. Dobra, idę sobie tutaj i zobaczmy. No teraz, tak, jest coś takiego. A zobaczmy, tu są też ramiona przykryte, więc ogólnie, no jesteśmy aniołem, więc byłoby git. Dobra, ej, ładnie. No i biały w sumie, wydaje mi się, że powinien być biały, no bo mamy tutaj już błękit. Dobra, dla mnie naprawdę mega mi się to podoba. E, jedyne co, to jeszcze mogłabym tutaj dodać jakąś biżuterię w sumie. Więc może też tak zróbmy. E, biżuteria jest tam. I może coś na rękę, właśnie weźmiemy sobie. E, może takie coś? Okej, okay. chyba jest, jest na ręce, dobra. No i coś może na szyję, ale zobaczymy, poczekajcie. Może coś takiego. O, dobra, takie serduszko. No, kolczyków w ogóle nie będzie widać. Więc coś takiego, słuchajcie, mamy. No i mamy tutaj jeszcze różne jakieś tam rzeczy. Wydaje mi się, że nic więcej nie potrzebuję, chociaż w sumie nie zdążyłam, ale mogłam sobie wziąć misia z takich jakichś tam dodatków, to to byłoby fajne. No dobra, idziemy na wybieg i zobaczymy jak tutaj pójdzie. Dołączyli w ogóle do mnie widzowie i tyle, co mi się udało powiedzieć im. To to właśnie, że pierwsza rundka to będzie diabeł, znaczy anioł, a druga to będzie diabeł. Temat w ogóle już się tutaj nam wyświetlił pumpkin, więc już taki jesienny, nawet powiedziałabym, że Halloweenowy. Ja słuchajcie, niech się tylko zacznie październik, a ja już lecę w ogóle z tematami Halloweenowymi. No i ogólnie słuchajcie, dzisiaj ratuję. Dla was dress to impress dlatego też, że ja zaraz jak dla was opublikuję ten film, jak już go oglądacie, to ja pewnie jestem w drodze właśnie do Starachowic, bo dziś wyjeżdżam na te spotkanie, które mamy jutro razem. Więc jak będziecie sobie oglądać, to ja będę w trasie. A teraz jestem ja ubrana jako aniołek. W ogóle nie wyglądam jak ten temat, taki wyświetlany na samej górze, ale moje fanki zrozumieją, o co tutaj chodzi. Słuchajcie, jestem takim aniołkiem, więc mam nadzieję, że się spodoba i że dostanę jakieś wysokie noty. Dobra, idzie moja fanka. Ma skrzydła! To jest rzecz, której mi zabrakło. Nie pomyślałam w ogóle o tym. Jakoś nie wiem. No, dlatego, że to są skrzydła motyla, ale przepięknie wygląda. No, bardzo ładnie i super animację dałaś, więc przepięknie. No właśnie, mogłam wziąć przecież te... Y skrzydła, motyla, no ale trudno. Mamy tutaj kolejną fankę, jest ona raczej aniołem, ale słuchajcie ładny też wygląda, więc dajemy piąteczkę. A co tam, słuchajcie, ja dla widzów moich nie żałuję. Dobra, dobra, uwaga, uwaga, patrzymy na kolejną osobę. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie Restu imprez i jak często w to gracie. No to też widzę, że jest fanka, nie widzę co tam napisała, ale chyba, że poprawiłam jej humor tak jest i zobaczcie też chciała przypominać Anioła więc w takich kolorach się też ubrała zobaczmy kto będzie dalej Wydaje mi się, że to już będzie ostatnia osoba i to jest Fanka. Pozdrowisz Julię i Maję? Pozdrawiam serdecznie, oczywiście pozdrawiam. No i lecimy, słuchajcie, chyba już na podium. Zobaczymy, kto będzie na podium, czy ja będę miała pierwsze miejsce. Dobra, idzie jeszcze jedna Fanka. Dobra, ma też skrzydła. No, i ma też tą aureolę. No, nie, że ja zapomniałam o tych skrzydłach, to jest masakra. Bardzo ładnie wygląda. W porządku, kolor jest słuchajcie, w sumie taki jak y, ja, więc ładnie to wygląda. Jeszcze sobie piję wodę z kokosa. Dobra, jeszcze? Kitty Lila, ale długi w ogóle jest ten, ten wybieg. No, niezłe ma włosy, ale zielony make-up do anioła. Pozdrawiam, pozdrawiam. Gwiazdeczka, idzie gwiazdeczka. I gwiazdeczka ubrała się chyba tak, jak właśnie na górze ma temat. Pięć gwiazdek dla Belluni. Piękny szpagat. Ja muszę obczaić, e, gdzie macie tą e, animację. No, jest tutaj kolejny fanpage, ale słuchajcie, nie jest przebrane, więc może damy czwóreczkę po prostu. Niech będzie. No właśnie, nie zdążyła. No dobra, i to już musi, musi być koniec. Bardzo długie te wybiegi są. Uwaga, kto jest wygranym? Ja jestem! Uhu! I będę się przebierać za diabła, bo taka też jest druga strona gry Dresdu Imprez. Teraz słuchajcie, przebieramy się za diabła, więc ja ściągam z siebie te wszystkie rzeczy, bo faktycznie ja ich totalnie nie potrzebuję. No i idziemy szukać różnych rzeczy, więc teraz tak przydałoby się zmienić kolor, i albo zostaje sobą i takim normalnym, jakby człowiekiem. Albo zmieniam się na taki kolor. Nie wiem, co zrobić, ale wydaje mi się, że jednak chyba zrobię coś w tym stylu. Dobra, mamy to. Jestem opalona i teraz idziemy na make-up i od razu na włosy. Włosy sądzę, że muszą być rozpuszczone najlepiej jakieś roztrzepane, albo takie z rogami, wiecie. Ciekawe. O, może coś w tym stylu. Opatrzcie, tu już są już czerwone włosy od razu. Szukam takie, A może uda mi się znaleźć. O, takie coś, ale za słodko one, słuchajcie, są tak podpięte, więc wydaje mi się, że ja dam tutaj o, tak. Tylko czy takie coś, czy takie coś? Nie wiem, czy czarne, czy jednak nie zrobić ich czerwonymi, właśnie, tak jak. Teraz mam, ale zobaczymy. Wydają mi się też te włosy trochę za ładne. Ale okej. Okay. Zostawmy na razie to. Teraz idźmy na make-up. To make up musi być mega taki. Uh, creepy właśnie, tak. O coś takiego nam chodziło. Ta, to nieźle jest ubrana. Ja jestem bardziej opalona. Dobra, idziemy. Idziemy się teraz przebierać. Jakoś tak mega, mega strasznie. I też wyzywająco, sądzę. Tak, tak powinno być. Więc teraz tak, wydaje mi się, że weźmiemy sobie w ogóle też taki pasek. Okej, okay, teraz tak, tu są takie miniówy, ale może jeszcze coś bardziej będzie wyzywającego. Idziemy zobaczyć, i teraz tak, szpileczki i jeszcze te takie większe szpileczki powinny być. Dobra, one mają bardzo dobry już kolor, więc sobie je zostawimy albo właśnie, nie szpileczki, bo szpileczki już były, tylko takie coś właśnie. No, tak mi się wydaje. Więc usuniemy sobie te szpileczki, a zostawimy te kozaki takie długie. Dobra, idziemy, idziemy tutaj. W takim razie wiemy już, że spódniczkę musimy ubrać. No bo jak tutaj w ogóle spodnie? To ja zasłonię sobie te kozaki. Bez sensu w ogóle. A co to są za buty? To nie złe buty. Dobra, idziemy. Idziemy patrzeć dalej. To jest nawet całkiem git. I tak się zastanawiam teraz. Ten strój powinien być czerwony. O, jest! To właśnie! Jest to git, jest git, teraz tak, zobaczmy takie kółka. Ich w ogóle też nie widać, więc nie musiałam ich wcale brać. Teraz zobaczmy sobie, co by tutaj wziąć. Mamy ten taki pasek i tak naprawdę nie musiałabym w ogóle nic na dół ubierać, bo to wygląda już git, powiem Wam. Mam dwie fryzury na sobie i mam włosy czarno-czerwone, ale wiem, że są takie w ogóle fryzury przecież, gdzie można sobie przepołowić je. Tylko, że te są fajne, bo one są takie, no, pokręcone te włosy. Więc fajnie to wygląda. No, takie długie by się przydały, falowane. I też, które można sobie przepołowić na pół. Dobra, na razie zostawiam to tak. Jeszcze jakiś dodatek by się przydał. No do VIPa na razie nie mam wstępu. Jedyną rzeczą, jaką bym mogła dodać, to jest kot. Czarny koniecznie kot. Czarny kot. Czekajcie. Body, ice i icey Dam mu czerwone. Tak, patrzcie na to. Zobaczcie, mam czarnego kota i teraz nawet nie potrzebuję torebki, bo ja jestem diabłem z takim lucyferem. Dobra. Idziemy, słuchajcie, na wybieg. Teraz idę ja. Zobaczcie, jestem takim diabłem. Ej, te spodenki naprawdę, moim zdaniem, fajnie wyglądają. W dodatku, z tym paskiem, to całkiem jest git. Zobaczcie, mam takiego koteła i takie różne włosy, bym powiedziała. Ciekawa jestem, jak fanki moje tutaj zagłosowały. A teraz idą następne. Okej, okay, kitty Mania. Słuchajcie, postanowiłam Wam ucinać jakieś nieznajome osoby. Zostawiam tylko funki. No i czyli liderce takiej zostawiam piąteczkę. Wow! Gang truskawy. Pozdrawiam gang truskawy. Ładnie wygląda. Sama ubrała się jak słuchajcie, truskawka, więc dajemy piąteczkę. Ola pieski. Bardzo piękny kolor ona wybrała, więc zostawiamy jej piąteczkę. Kitty Lila, nie widzę co tam piszesz, bo słuchaj jest przysłonięte, ale zostawiam ci piąteczkę. Idzie kolejna fanka, słuchajcie i zostawiamy piąteczkę. Pozdraw pozdrowisz Glonojada i kogo? Ralfie, pozdrawiam serdecznie. Teraz idzie Julka. No, bardzo ładnie ona się ubrała, i powiem Wam, że ta bluzka jest chyba najbardziej pasującą do chilliderki tutaj na razie, więc ja zostawiam piąteczkę. Nie wiedziały, że teraz się ubierałam za diabła, dlatego też same się tak nie ubrały, ale nieważne. Idzie nancia, tak? Dobrze zobaczyłam? Nancia, tak jest. Zostawiamy piąteczkę. To też jest, słuchajcie, Fanka, z tego co widzę. Nie wiedziałam o co chodzi. To nic, spoko. I leci piąteczka tak czy siak. Patrzcie, mamy koniec już głosowania i jestem na pierwszym miejscu. Juhu, dziękuję wam bardzo. Jestem takim diabełkiem. Mega, mega ładnie wyglądam. I dziękuję wam bardzo za pierwsze miejsce w pierwszej i drugiej rundeczce. Jeśli filmik wam się spodobał, to zostawiajcie łapeczki do góry. Subujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam. Pa!